Witam serdecznie. Bardzo interesujący temat. Energetyczna melisa. Na uspokojenie i osłabienie nerwic. Pewnie się zapytacie, a cóż to takiego? Moi drodzy, w świecie duchowym są inne zasady leczenia. Medycyna energetyczna i medycyna duchowa chcą robić to samo. Wielcy mistrzowie dawnych czasów byli nawet lepsi od lekarzy. Kiedy my działamy na poziomie fizycznym, no to wiecie, łopata, skalpel, tabletki, zszywanie, wymiana rurek, zakładanie stendów i dzięki temu funkcjonujemy. Zażywamy też różne zdrowe rzeczy. Na przykład korzystamy z ziół. Wtedy te cząsteczki do nas docierają, mają tam specyficzne te cząstki, substancje lecznicze, więc zasilają nas, uzdrawiają. Osiągamy dzięki temu jakiś stan. Natomiast medycyna duchowa działa tak, by wywołać w człowieku ten stan. Działanie idzie z góry za pomocą światła. Więc kiedy tu mówimy o energetycznej melisie, to mówimy o tym, że światło, które jest na początku czymś programowym, potem wibracyjnym, na końcu drogi dopiero przekształca się w energię, która w naszym ciele wywołuje określone skutki. To światło wchodzi tutaj w 7 wymiarów, bo istota ludzka fizyczno-energetyczna funkcjonuje w 5, ale po śmierci, kiedy jeszcze też żyjemy w innym kolorowym świecie, to tam dochodzimy do 7 wymiaru. Potem to już jest świat projektów, świat ducha, wspaniałość taka, która tworzy ten teatr życia. I ja, moi drodzy, właśnie teraz w psychologii duchowej przygotowałem dla Was takie działanie. Sama melisa, czyli melisa fizyczna, materialna roślinka. W świecie fizycznym to bylina rosnąca dziko w Afryce Północnej, Południowej Europie oraz Azji. W Polsce nazywa się ją rojownikiem pszczelnikiem czy cytrynowym zielem. Uprawia się ją na całym świecie. Liście melisy mają delikatny i to ważne, cytrynowy smak i aromat. Dlatego często są wykorzystywane w kuchni oraz produkcji likierów i nalewek. Zwróciłem na to uwagę, bo wtedy, kiedy będzie działanie, a wy zechcecie poczuć ten smak, taki, ten zapach tej melisy, a jeszcze gdybyście taką melisę mieli i koło siebie postawili, to znacie objawień. To działanie będzie takim przeżyciem transcendentalnym. Dlatego mówię, zapamiętać tutaj ten smak albo se melisę kupić. Najbardziej jest znana ze swoich właściwości uspokajających i o to walczymy, które od dawna wykorzystywano w medycynie lutowej. Działanie uspokajające melisa zawdzięcza zawartemu w niej olejkowi eterycznemu, to jest ten zapach, a u nas działaniu programowemu światła. Napar z melisy łagodzi stany silnego zdenerwowania, to też będziemy likwidować, przecież no nie, nerwice, nadmierne pobudzenie, a także problemy z zasypianiem. Olejek melisowy działa również rozkurczowo i rozluźniająco. W przypadku melisy energetycznej działanie jest podobne. Uwaga, na ciało fizyczne działa w 30% jak naturalna melisa, czyli słabiej, ale przecież możecie codziennie to zażywać, ale na umysł działa dwukrotnie silniej, na psychikę tak samo działa i na egzystencjalne wyciszenie aż w 20%, a to przecież nie jest zakres działania melisy naturalnej. Silniej też działa melisa energetyczna na pobudliwość i nerwowość niż melisa naturalna. Jeśli będzie się zażywać ją tak raz na 2 dni, czyli raz na 2 dni wchodźcie w to działanie, a zobaczycie, jak się uspokoicie. Ono jest specjalnie pod to ustawione. Oczywiście wiele zależy od samego zainteresowanego, od tego, jak radzi sobie zwykle ze stresem i w jakim środowisku funkcjonuje. Dlatego jeden będzie potrzebował dłuższego okresu zażywania energetycznej melisy. Ona idzie z przestrzeni duchowej, ale kodowana jest tu. No i moi drodzy, jeśli to środowisko się zmieni, no to wszystko jest ok, ale jeśli nie, to trzeba mimo wszystko coś z siebie dać i wprowadzić jakieś zmiany. Moi drodzy, energetyczna melisa to działanie idzie z 12 wymiaru. Samo kodowanie jest w 6, 7 wymiarze i obszar działania od 1 do 7, czyli obejmuje nie tylko człowieka fizycznego, ale i nawet związki z wyższą częścią siebie.
Możecie tutaj oczywiście po działaniu sprawdzić skutek tego działania. Skutek działania możecie sprawdzić na ciało fizyczne, na umysł, na emocje, na myśli, na potrzeby, na psychikę, na świat energetyczny i świat duchowy. Bo jakby się lepiej ustawiacie, to od razu i tam większe efekty widać. Ci, którzy są biegli już w mistyce, mogą sprawdzić, czy jest jakieś oddziaływanie na pasma zejściowe, bo na strukturę podstawową na pewno, to jest jedno z naszych ciał energetycznych, no i na strukturę ruchu. Stały hologram to nie wiem, bo to jest wyższa półka i złoty otok i stawanie się, no to już jest coś, co się budzi, gdy stajemy się mistrzami duchowymi. Także moi drodzy, jak się otworzy ta plansza, to zaczniecie wchodzić w moje działanie. Ja z wami się już żegnam, a teraz kierujcie swoją uwagę na to, co się za chwilę stanie. Wycisz się, oddychaj równo i spokojnie. Za chwilę wejdziemy w działanie. Pomogę ci odzyskać spokój i wiarę w siebie, panowanie nad emocjami, myślami i nad relacjami z ludźmi. Reszta sama się stanie za twoim udziałem. Oto matryca stworzenia, to stąd idzie światło tworzące twoje życie. Zamknij teraz oczy i pozwól, bym napełnił cię ogniem przemiany, by wszystko, co niewłaściwe, zostało wycofane, by powróciła radość, wewnętrzna cisza i prawdziwa chęć do życia. Światło przenika twoje cząstki i rozpoczyna ich przeprogramowywanie. Potrwa to zaledwie kilka sekund. Stało się. Za chwilę odczujesz narastający spokój i duchową siłę, która coraz wyraźniej będzie cię przeistaczać w spokojnego, radosnego, naprawdę wesołego człowieka. Ten dziwny, mistyczny stan trwa czasem kilka godzin. Możesz już otworzyć oczy i powrócić do życia. A ja od siebie życzę ci mądrości i wytrwałości w formowaniu siebie na doskonalszego i mocniejszego człowieka.